Marek Mateja, podaje mi się z Pawłem wstępnie. Marek, zgadzasz się z werdyktem? Ja uważam, że byłem ciut lepszy. Wydaje mi się, że wygrałem 6 rund. Ale to nie mi to oceniać. Ja jestem tylko od czarnej roboty. Dałem z siebie wszystko i zostało tylko sędziom to ocenić. Walka przebiegała zgodnie z tym, jak sobie gdzieś zakładaliście to wcześniej? W większości tak przebiegała troszeczkę. Wiadomo, też Paweł jest doświadczonym zawodnikiem, zaczął wyciągać wnioski. To troszeczkę też zmęczenie się pojawiło i dlatego jedna, dwie rundki mi tak uciekły, ale sądzę, że byłem lepszy w całej walce. Jaka taktyka była na Pawła Stępnia? No to, tak jak widzieliście, pressing, przepuszczanie jego ataków i wchodzenie ze swoimi atakami i zaganianie go, męczenie presją. Sprawiał ci problem ten styl, jaki Paweł prezentował? Czy sprawia problem? No na pewno jest niekonwencjonalnym zawodnikiem, ciężko go trafić pierwszym uderzeniem. I trochę problemów z tym było, ale jak widzieliście sami, te ciosy dochodziły, wciągałem go tak w swoją gierkę, że też ja trafiałem częściej. Tak, po 10 rundach, a ty nie masz ciężkiego oddechu, czy to oznacza, że mogłeś dać z siebie trochę więcej jeszcze? Troszeczkę minęło czasu. Ja dałem siebie wszystko, naprawdę. Byłem świetnie przygotowany, bardzo ciężko przepracowałem ten okres. Zresztą widzieliście w ringu, że tempo było przez całą walkę i ta presja moja nie ustawała. I dałem tyle, ile miałem. Mamy w walce remis. Jak ty byś się zapatrywał na rewanż, bo już takie głosy się pojawiają? No wiadomo, że jak walka jest nierozstrzygnięta, to pojawią się pytania o rewanż. Ja jestem chętny, bo ja, tak jak mówiłem, nie jestem od wybierania sobie przeciwników. Dajcie mi czas, dajcie mi chwilę teraz odpocząć, żebym mógł znowu złapać taką formę, a nawet lepszą. A po walce, to czekając na werdykt, jakie miałeś przeczucia? Byłeś pewny, że zwyciężyłeś, czy była to niepewność? Była niepewność, bo już raz taka sytuacja się zdarzyła w Międzyzdrojach. Też wydawało mi się, że byłem lepszy i później okazało się, że remis. Tutaj drugi raz to samo i mówię, kurczę, co jest nie tak? Wydaje mi się, że jestem lepszy, a drugi raz nie wygrywam tej walki. Mhm. Marku, ale Podkarpacie jak na razie dla ciebie szczęśliwe. Można powiedzieć, przynajmniej do tej pory było, bo w Rzeszowie wygrywałeś chyba 2 razy bodajże, tak. Na Warłamowie też, tak. Teraz remis. Podkarpacie mi służy. Może na wakacje przyjadę. Sporo kibiców od ciebie tutaj przyjechało. Tak, dziękuję bardzo swoim sympatykom, którzy kawał drogi przejechali, żeby mnie dopingować, ale są ze mną na dobre i na złe. Są, jak nie boksuję, wspierają mnie, dzwonią do mnie. Jak są walki, to przyjeżdżają i bardzo im za to dziękuję. Słychać ich było, to też dodaje dodatkowej motywacji. Za chwilę walka wieczoru. Jakiś szybki typ? Wydaje mi się, że to będzie też bardzo ciężka walka i Łukasz jest przygotowany na pewno bardzo dobrze i Izu jest przygotowany dobrze i to jest waga ciężka. Tutaj mogą zadecydować 1-2 ciosy, przeważyć o całej walce, ale wydaje mi się, że Izu jest bardziej doświadczony i powinien sobie poradzić.